Teraz pani Małgorzata Ostrocka zada pytanie panu Janu Tadeuszowi Witkowi. Takie może już nie z gospodarki, nie z kultury, tylko z zakresu organizowania się tutaj naszego życia politycznego w Malborku. Bo sami państwo doskonale wiedzą, że od wielu lat, odkąd samorząd tylko powstał, Malbork jest taką specyficzną pigułą socjologiczną, gdzie głosy rozkładają się tak mniej więcej po jednej trzeciej, czasami z przewagą lekką dla jednej opcji, czasami dla drugiej. I to dobrze, natomiast pytanie jest takie, czy umiemy zawierać koalicje mądre, czy umiemy się skupić wokół jakiegoś wspólnych przedsięwzięć, wydyskutowanych w drodze różnych kompromisów i czy jest w ogóle taka wola? Czy pan tworząc dzisiaj ugrupowanie pozapartyjne, nasz Malbork, no zakłada taką współpracę i jakie ramy współpracy pan by narzucił potencjalnym koalicjantom? Bo mnie w mieście brakuje troszkę jednej rzeczy, właśnie takiej bliższej współpracy między różnymi ekipami, tymi politycznymi, bo mamy raptem trzy partie na terenie miasta, ale też i stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, które są także aktywne politycznie. A więc pytanie, co jest granicą, jakie są granice ewentualnej współpracy w mieście i powiecie, jakimi kryteriami będzie się pan kierował? Dziękuję. Prosimy o odpowiedź. Dziękuję pani poseł za to pytanie, ale powiem szczerze, że złapała mnie pani poseł. Na to się nie przygotowałem. Nie spodziewałem się, ale odpowiem spontanicznie, tak jak potrafię. Drodzy państwo, tak się składa, że w obiekt tej polityki moja osoba też została wkręcona przed laty i tak to zostało, że człowiek nie może się z tego piętna pozbyć. I mimo, że sobie ciągle obiecuję dosyć już tego, po co mi to, to jakoś ciągle znajdą się ci, którzy mnie szczypią w tył i mówią, ty chłopie, do roboty wstawaj, jeszcze masz tam trochę do zrobienia. No i tak, nie opierając się mocno, porozmawiałem z jednym, z drugim, z drugą, trzecią i tak powstała idea tego, co dzisiaj się nazywa nasz Malbork 2010. Do tej formacji dołączyły szerokim frontem organizacje pozarządowe, z czego jestem bardzo dumny i szczęśliwy i jest nowa nadzieja na nowe otwarcie. To nie jest miasto partii politycznych, stowarzyszeń, to jest nasze miasto. To jest miasto pani Małgorzaty Ostrowskiej, pana Grylaka, państwa i razem powinniśmy tworzyć to miasto, nie zrażać się. Co to zazwyczaj, że ktoś się z kimś nie wita? Ja tego nie rozumiem. Bokser wchodząc na ring, podaje rękę jeszcze bez rękawicy i potem będzie walczył w ramach ringu, jakim nadal. Tutaj są jakieś takie dziwne zwyczaje, że na przykład nie zaprasza się kogoś na coś, bo coś tam. Albo tego się ma na indeksie, z tym nie wolno gadać. Ten zobaczysz, tamtą się spotkałeś, porozmawiałeś, to już u mnie tutaj miejsca nie masz. Nie wolno tak robić, to jest Dziecinada i Piaskownica. I ja myślę, że uda się, drodzy państwo, przy waszym udziale te relacje w mieście zmienić. Wybory są jak wybory, przyjdzie czas po wyborach, będziemy się spotykać, ktoś będzie burmistrzem. Ja mam nadzieję, że nie będzie taka osoba, która będzie, to pytanie, gratuluję tego pytania do pana Rychłowskiego, arogancka i która pomyśli, że wszystkie rozumy zjadła i z ojcem narodów, jak kiedyś misjonerowicz Stalin. No nie ma tak. Drodzy państwo, potrzeba nam miasta dla nas wszystkich. Skończyły się te epoki totalitaryzmu. Jest lepiej, piękniej i tak ma być w tym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, w jaki sposób pani jako burmistrz miasta Malborka połączy rozwój miasta z redukcją jego długu? Proszę o odpowiedź. Kochany, cały wykład z ekonomii teraz, więc na pewno każdy, przedsiębiorca, który się spotyka z taką sytuacją, to pierwsze patrzy, z czego może zrezygnować i te ograniczenia, o których pan Wilk mówi, pewno będą konieczne. Ale jak nie wiem, trzeba przepatrzeć wspólnie wszystkie te projekty, które są w realizacji i też sprawdzić, w jakim celu aż tak wysokie zadłużenie ma powstać, jeżeli te projekcje budżetowe, o których mówił pan Wilk, są autentyczne. Niestety jest taki kłopot, że ustępująca rada nie zostawia budżetu, tylko będzie przyjmowała ten budżet przyszła rada, która jeszcze nie bardzo wie, ale będzie pracowała na projekcie przygotowanym przez poprzedników. No tak niestety kalendarz wyborczy sprawia i prawo polskie, że no nie da się tego zgrać. Chociaż od wielu lat jest próba, żeby wybory odbywały się na wiosnę, żeby przygotować wszystkie wybory, wszystkich szczebli, żeby te budżety były autoryzowane jakby przez tych, którzy wygrali wybory.
Więc na pewno przebaczy, czyli cała inwentaryzacja kwestii, bo wtedy dopiero można podjąć decyzję, jeżeli ma się pełną analizę rachunków, wyników i wtedy zobaczymy, co można zrobić. Jeżeli jest tak, bo tego nie wiem, to jest gdybanie dzisiaj, że to zadłużenie pokazywane ma jednocześnie służyć inwestycjom, które dadzą w szybkim czasie dobrą stopę zwrotu, no to dlaczego by nie? Tylko pytanie, czyja to jest inwestycja, bo miasto takich inwestycji z reguły nie ma, bo miasto inwestuje w instytucje, w infrastrukturę, tak, w rzeczy, które są niezbędne do zapewnienia wygodnego życia mieszkańcom. I to nie są inwestycje obliczane na zysk. Raczej nie, bo inaczej się kieruje pieniądze samorządowe, a inaczej pieniądze inwestorów prywatnych, więc tutaj nie można też jednej, jak gdyby, tej samej metody wyceny i oceny zastosować. Więc na pewno panu obiecuję, że jak tylko będę miała taką okazję, to po pierwsze zrobię bardzo dokładną weryfikację wszystkich projektów, popatrzę, czy te pieniądze planowane do pożyczenia są faktycznie potrzebne na rzeczy niezbędne w mieście. Jeżeli tak, no to będę szukała wsparcia i konsultacji, i także podzielenia się nawet nieodpowiedzialnością za taką decyzję, bo to nie jest tak, że jedna osoba, mimo że mocno usytuowana prawnie, burmistrz, tak, może sobie zrobić wszystko. No nie, bo nie może być, nikt nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś jednoosobowo zadłużył na następne lata nasze miasto. I druga rzecz, no to oczywiście będę, jeżeli będzie potrzeba taka faktycznie inwestycyjna, to będę szukała innych źródeł finansowania, projektów, które Rada uzna za najważniejsze. Na pewno będzie ten czas prawdy. Trzeba zrobić rachunek sumienia na początek, a potem podjąć, dobrać odpowiednie narzędzia finansowe. Kończy się czas. Dziękujemy bardzo. Będzie pytanie, panie Janie, proszę do pana Andrzeja Rychłowskiego. A, do pana Andrzeja Rychłowskiego, ale będzie dłuższe pytanie, ile mam czasu? No, byłoby dobrze, gdyby to było zwięzłe pytanie, gdybyśmy żebyśmy mogli opublikować się w gazecie. Proszę państwa, to tak dowcip, to będzie zwięzłe. Ale znowu podparte ilustracją, polecam to prasie. To jest wykres. Szanowni państwo, mam pytanie do pana Andrzeja Rychłowskiego. Jakim kluczem obsadzał rady nadzorcze w naszych spółkach komunalnych i jakim prawem windował wynagrodzenie prezesów tych spółek w ciągu 4 lat o 100%? Konia z rzędem temu, komu zarobki tutaj o 100% wzrosły, a są prezesi, którzy o 130% więcej zarabiają. I podam przykład. Mogę? Tak, tak. Więc proszę konkretnie, bo koniec Wersalu, trzeba mówić konkrety. Szkoda, że człowieka nie ma, ale nie obrażam go w tej chwili. Ja jestem tym oburzony. Proszę państwa, najskromniejsze przedsiębiorstwo Nogat, gdzie prezes zarządu rocznie zarabia 136 tysięcy złotych. Dużo czy mało? Obecnie. A zarabia 80. Co tam takiego się stało, że on musi tyle zarabiać? MZK, firma ograniczona o połowę mniejsza firma, bo przecież ograniczona, sprzedano połowę majątku, połowę ludzi zredukowano. Wynagrodzenie prezesa, zresztą nie mieszkańca Malborka, wynosi 100 tysięcy złotych, a wynosiło pana Zawiszy wówczas 7 tysięcy złotych miesięcznie, więc dawało mu to 70 tysięcy, ten zarabia 100 tysięcy rocznie. Malbork Welcome Center. Nie po to budowaliśmy, nie pozyskiwaliśmy te środki, mówię to odważnie i szczerze, żeby to był buduar władzy. To miała być zupełnie inna instytucja, nie ogrodzona płotami, dostępna dla organizacji pozarządowych. Dzisiaj pani dyrektor Marvel Welcome Center zarabia 100 tysięcy złotych rocznie. Czy nie mówicie pieniądze na kulturę, gdzie je wziąć? Tam jest znaleźć. Co, czym to jest uzasadnione? Mała jednostka. Jako pracownica Urzędu Miasta zarabiała 36 tysięcy rocznie, co też było dużo. Ale to uważam, że to jest rzecz niepokojąca i znowu pytam się radnych miasta Małopolska, dlaczego was to nie niepokoi? Przecież to o tym wy wiedzieliście. Czy ja muszę się na starość takimi rzeczami zajmować? I teraz powiem rzecz kuriozalną moim zdaniem, kuriozalną. TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, siedzą tu partycypanci, pożyczają grosze od rodziny, w bankach, zadłużają się, narzekają, ciągle tam zastają czynsze. Miasto coraz więcej dopłaca do, tam też wykres, ale może panu redaktorowi potem pokażę. Wykres, jak się ma relacja prezesa do dotacji miejskich dla TBS-u. Prezes Chorożyczewski, tak się nazywał, zarabiał 3800 miesięcznie, kiedy ja ze wstydem mówię, może
pora do Rady Nadzorczej, bo burmistrz nie może, słuchajcie, może temu człowiekowi trzeba podnieść, mówi, ja dziękuję, to się dopiero tworzy. Ja też byłem partycypantem, wiem ile to kosztuje, nie chciał. Prezes, który zapomniał złożyć wniosku jego następca o dofinansowanie, na co miasto, na czym miasto jednorazowo, jednym rzutem straciło ponad 1 700 000 złotych, w tym samym roku otrzymuje podwyżkę pensji do 139 tysięcy złotych rocznie. Pytam się, jakim prawem? Kto dał takie prawo tym ludziom? Prezes TBS-u, zapytajcie, kto mi jest. Panie Janie, proszę kończyć pomalutku. Przy czym jeszcze na ogół... Proszę o ciszę. Przebieg, no woda jest wyjątkowo dobra, więc nic dziwnego, że pani prezes zarabiała swoje wypowiedzenia. Ale najlepiej zarabiającym prezesem jest prezes ZGKM-u nowo powstałej spółki, bije wszelkie rekordy. Prawie 170 tysięcy rocznie zarabia ten człowiek. Panowie, no spójrzcie na to miasto, na tych ludzi, którzy są bezrobotnymi. Ja nie chcę być demagogiem, mówię, no tak się menadżerom płaci. Jaki to menadżer, przepraszam. I teraz powiem jeszcze tak. Ci ludzie moim zdaniem nie mają przyzwoitości, mówię to tekstem jawnym i otwartym, ponieważ wielu z nich zasiada jeszcze w radach nadzorczych u siebie nawzajem, z czym ja skończyłem raz na zawsze, miałem nadzieję, nie dało się. Znowu powsiadali do siebie rad nadzorczych, gdzie znowu biorą 1000 zł, 2000 zł. Pytam się, panowie, te miejsca w radzie są dla młodych ludzi, którzy kończą studia, stoją za drzwiami, zrobić uprawnienia, posadzić ich tam, niech się uczą kapitalizmu, niech pilnują naszych spółek. W spółkach komunalnych, oprócz naszych prezesów wzajemnie, są ludzie z zewnątrz, których ja nie znam, nie związany w żaden sposób z Malborkiem. I to pytanie dedykuję, jeżeli pan pozwoli, panu Andrzejowi Rychłowi, żeby precyzyjnie tak jak pytanie. Dziękujemy. Pytanie do pana Krzysztofa teraz. Panie Krzysztofie, pan mówił o tym, żeby tutaj panował prymat regionalnego pieniądza i zadam panu takie pytanie. Czy wie pan, co mówi? Bo to nie jest zgodne z prawem. Zgodnie z zasadami, które przyjęliśmy w naszym prawie i unijnym, wszyscy mają dostęp mieć równy do wszystkiego, a więc nie może być tak, chociażbyśmy pewnie tego chcieli, żeby we własnym tutaj środowisku móc wygrywać przetargi, tak, móc jeden kolega drugiemu koledze pomagać, no, to marzenie odwieczne wszystkie. Zresztą tak się dzieje, patrząc na niektóre inwestycje, które są w mieście prowadzone. Ale czy to jest dobre? Niekoniecznie. Ja bym wolała, żeby procedury były przejrzyste, żeby były uczciwe komisje przetargowe i żebyśmy mogli jak najlepiej wydatkować publiczny pieniądz. Więc mam pytanie, skąd tu pana taki pomysł, żeby ten prymat lokalnego pieniądza zafunkcjonował w Malborku? Czy pan ma jakiś interes do zrobienia? Prosimy o odpowiedź. Pani poseł, dziękuję za to pytanie. Ja sądzę, bo faktycznie tego typu stanowisko wymaga rozwinięcia. W naszej konstytucji jest zapis, nikt nie może być dyskryminowany, także podmiot, bo tego typu stanowisko to może być odebrane przez kogoś jako przejaw dyskryminacji. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że wygrywa przetargi firma z Barcelony, która zatrudnia Chińczyków i strumień pieniądza stąd wypływa, bezpowrotnie. Trzeba jednak troszeczkę gospodarnie, czyli drodzy Państwo, dlaczego o tym mówię? Jesteśmy Europejczykami, nasza kultura jest zakorzeniona w Grecji. Tam panowały dwa kluczowe słowa, autonomia i autarkia, samodzielność i samowystarczalność. I samowystarczalność. Dlatego w tym kierunku oscyluję, byśmy możliwie byli maksymalnie samowystarczalni. Samowystarczalni, dlatego że ja wiem, że to nie da rady, ale możemy być w większym stopniu samowystarczalni, bądź w mniejszym stopniu samowystarczalni. Drodzy Państwo, proszę popatrzeć, mamy 20 lat transformacji ustrojowej za sobą. Proszę kończyć pomału. W Malborku była mleczarnia. Pamiętam, jak rozmawiałem z niektórymi mieszkańcami, pani, a co mnie obchodzi, skąd to masło? Najważniejsze, że ja miał na półce taniej. Dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, mówię, co z tego, że ja mam na półce taniej, skoro ja nie mam środków, żeby to nabyć. A mieliśmy mleczarnię. W Malborku, tutaj, tak jak najbardziej. Drodzy Państwo, dlatego że, bo to naprawdę można popaść, tak jak pani poseł wychwyciła, nie dziwię się, bo w końcu wytrawny polityk wychwytuje te elementy, które znamionowały tak jakby kogoś zjawiska dyskryminujące. Przy czym, jeszcze raz mówię, powszechna, czyli nie jakaś
nie chciałbym powiedzieć kartelu biznesowego, ale nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby przedsiębiorczość lokalna, żeby człowiek widział, Malborczyk, czuł się tutaj gospodarzem, że ja mogę coś samodzielnie wykonać i ktoś mi za to zapłaci. Bo naprawdę jeszcze raz mówię, do potencjalnego przetargu może stanąć firma z Barcelony, zatrudniająca Chińczyków, Hindusów, nie wiadomo kogo. Ale ten pieniądz stąd będzie wypływał. Dlatego również dostrzegałem tę sprawę w sprzedaży PEC-u. Bo pieniądz będzie w postaci korzyści wypływał stąd. On powinien raczej krążyć. To nie chciałbym tego już rozwijać i może niech tyle wystarczy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.